Co to jest? Potrzebujemy znaleźć. O co tu chodzi? Takiego czegoś jeszcze nie było w grani. Zapomniałem odwiedzić babci w święta. Mam nadzieję, że nam wybaczy, ale jak widać, impreza chyba się nie skończyła. A można wręcz powiedzieć, że dopiero się rozkręca. Powiedz mi, Rozy, witam was w bardzo nietypowej wersji Granny Chapter 2, gdzie mamy nowy ending, nowe pomieszczenia i jak widać, cała rodzinka w komplecie. I nie chcę tutaj zapeszać, ponieważ zobaczcie, ile jest opcji. I chciałem powiedzieć, że spróbuję tego extreme, ale najpierw może harda. Ale jeżeli chcecie extreme, wiecie, no pytaście koła w górę i powinien się extreme kiedyś pojawić. A jeżeli dobijecie do 17, to będzie bardzo szybko. No wiem, że tam mamy jeden extreme jeszcze do zaliczenia w naszym kalendarzu, ale no i niestety tak się zdarza, że do tego grania extreme trzeba zawsze te parę dni poćwiczyć i nie zawsze się to udaje zrobić na czas. W tej grze jest jeszcze coś takiego jak mirror mode. Pozwólcie, że wam pokażę najpierw mirror mode, zanim przejdziemy do czegoś więcej. Jeżeli chodzi o Slendrinę, to ja chciałem dowiedzieć się, w jaki sposób można się pozbyć Slendrinę. I o co chodzi ze Spider Mom? Dlaczego ona też tutaj jest osobno. Są presety itemów, może nie być grawitacji, jest możliwość skakania w tej grze. To wszystko wygląda bardzo dziwne. Dziwne. Ja nie chcę grać z Slendriną, naprawdę. LGC Custom. O. Wiecie co, na razie to tak zostawię, bo nie wiadomo, czy to tak nie zadziała, ale uważajcie. Odruch wyrzucenia pokarmu będzie duży. Jeżeli oglądaliście wielokrotnie Granny Chapter 2, to to będzie dla was naprawdę dziwne. Zobaczcie sami. Bo ja to sobie sprawdzałem wcześniej. I helikopter można przenieść do innego miejsca? A, tutaj można Slendrinę dodać. Dobra. Weapon room? Jest. New lock? Jest. Slendrina mom? Nie, tej nie chcemy tutaj. Zaufajcie mi, nie chcemy jej. Zobaczmy razie, co się będzie działo w tej konkretnej wersji. Ja tutaj muszę dobrze ogarnąć, co my w ogóle mamy. Łódka będzie w kuchni. Dobra, dobra, pasuje mi to. Niech łódka będzie w kuchni. Ale coś chciałem tutaj jeszcze zmienić. Shotgun. Będziemy mieli shotguna. I wszystko jest na razie na mirror. Bo później tutaj wrócimy na hardzie do tego samego. Bo chciałem zauważyć właśnie, że dziadek będzie miał shotguna. Prawdopodobnie. Tak? Tak, chyba tak, nie wiem. Słuchajcie, to jest tak skomplikowany mod. Jeszcze deszcz zaczął padać, zapomniałem deszczu wyłączyć. Nie wiem, po co ja go w ogóle włączałem, jak testowałem sobie gierkę. Musiałem sprawdzić, jak to w ogóle działa. Wszystko. Tak, tutaj mamy niby to drugie przejście, które powinno nam pozwolić właśnie dotrzeć do... Oj, właśnie, o co z tym chodzi, nie wiem. Bo to są takie dziwne rzeczy. No akurat tutaj tego moda musiałem sobie wcześniej troszkę obczaić. Mamy rewolwer. I mam nadzieję, że też to czujecie, nie? Też to czujecie? Jak wszystko jest dziwne, kiedy chodzimy w lustrzanym odbiciu, ale to dziwność taka naprawdę dopiero można poczuć, o, w tym momencie, nie? Bo ja tu już myślałem, że my schodzimy, znaczy, że wchodzimy na górę, a my dopiero wchodzimy na górę tędy. I wszystko jest odwrotnie. Co jest? Dobra, wiecie co, może przejdźmy na... na normalny tryb gry, w sensie przynajmniej, żeby nie był odbiciem lustrzanym. Ej, a ciekawe, czy jednak będzie mógł babcie tutaj dziabnąć tym shotgunem, jak będzie nas gonić. O? O? To myślę, że jest do zrobienia. Dobra. Myślę, że taka mała rozgrzewka, żeby pokazać wam, jak to będzie wszystko bardzo skomplikowane. Było okej. Ja mam tak niewyczyszczone okulary, że sam zastanawiam się, czy lepiej patrzeć bez nich, czy z nimi. Na samym początku, jak zacząłem nosić okulary, czyściłem je dosłownie. Jeden gdzieś tutaj, bo widać palet, to czyściłem. Teraz to... szczerze, to mam to gdzieś. Ale ja już nie wiem w końcu, czyli to jest mod. YYZ, czy LGC modpack? To jest z Discorda LGC, ale za dużo nie wiem. Dobra, lecimy hard. Ogólnie właśnie jestem ciekaw tego endingu dodatkowego. Tam prawdopodobnie mamy samochód do odblokowania, ale zaraz się okaże, jak to faktycznie będzie. A tu myślę, lecimy standardowo. Dużo amunicji do rewolweru. Mamy też młotek. A ten tutaj by się na początek przydał, wam powiem. Ej, bo oni jeszcze nie zeszli. Nie no, to... coś tutaj nie pasuje. Wydaje mi się, że chyba Slender jeszcze idzie. W takim razie, bo to jest już troszkę... podejrzane. Kurde, ten deszcz! Zapomniałem o tym deszczu. Dobra, wiemy już, że na pewno... jedna osoba poszła? Mam nadzieję, że pójdą tam jeszcze raz.
Ale nic nie widać w tych ciemnościach. Da się to jakoś zmienić, żeby nie było takiego darker modu? Dobra. Cisza, spokój na razie. Jest taśma. Ale ja muszę gdzieś pewnie jeszcze młotek zanieść, jak dobrze kojarzę. A, łódka jest tutaj. Dobra. Mój stary to fanatyk wędkarstwa. I resztę chyba znacie, nie? Mamy mięsko. Teraz będzie nas babcia gonić, więc to nie jest taki wielki problem. Tak patrzę za jakąś bronią dla nas, bo nie zaciekawiam. O! Dobrze, że to znalazłem. Bo nie wiedziałem, że tutaj takie coś było wcześniej. Potrzebny security key. Dobra, na razie coś tam wyczajone. Wydaje mi się, że tutaj jest prawdopodobieństwo, że będzie to, czego potrzebuję. Jest, super. Kurde! Na którym jest drop? Na Q jest teraz drop, bo zapomniałem, że możemy skakać, patrzcie! Nie, no to już jest mistrzostwo, nie? Z tym skakaniem. A! No tak, tutaj przejścia nie mamy. No to... To czekajcie, teraz... Wojtkowi się to spodoba. To teraz mamy Quake'a, gramy w Quake'a. Tam coś na dole jest, nie? Ej! My nie możemy tędy zejść nawet! Ale jest rękojeść do rewolwera. Zostałem właśnie wyrewolwerowany, nie? Ty, kurde, mnie babka zapała. Czyli mamy harda, cięższego niż jest w oryginalnej grani, bo nie mamy tych przejść, nie? Właśnie o tym kiedyś mówiłem, że w sumie grani chapter drugi ma najłatwiejszego extreme i harda. Mam nadzieję, że tak mówiłem, a nie, że nie, że mówiłem odwrotnie, nie? Ale chyba tak było. Jak mi się coś wydaje, nie? Tak mi się coś wydaje. To je potrzebujemy jeszcze jakiegoś rodzaju klucza, żeby to otworzyć. No tu oczywiście myślę, że możemy polecieć tak samo jak zwykle. Tylko tak, tutaj na dole, jeżeli jesteśmy na tym samym presecie, to powinien być znowu... Właśnie, jest rewolwer. Tu jest potrzebny padlock key. Także jeżeli dobrze ogarniemy, to da się coś tutaj wykminić. Tylko o co chodzi z tymi okręgami? Bo zobaczcie, jest tutaj ten okrąg. I tutaj ten okrąg. I tutaj są jeszcze kolejne drzwi jakieś? Czy jak to tam się wchodzi? O kurde! No tutaj to będziemy mieli niezłą zabawę, jak to ogarnę. Tylko wydaje mi się, że babcia poszła w innym kierunku. Nie wiem... Nie wiem teraz, gdzie my możemy użyć... jednej rzeczy ważnej. A, tu potrzebne weapon key. Gdzie my możemy złożyć rewolwer? Handwheel. Okej. Okay. Robi się ciekawie. Bo... Zastanawiam się teraz, gdzie jest Slender z tego wszystkiego. O ile on jest faktycznie w grze, ale chyba... Nie, no ja już nie wiem. Ja już zgłupiałem. Ten mod powoduje u mnie dyskomfort w głowie. Patrzę, tylko jeszcze tutaj czegoś nie było. To jest ta amunicja. No tam nie sięgniemy ewidentnie, a chyba, że tam granatem rzucić, ale... Ale dlaczego on nagle zaczął schodzić wolno? Dzień czwarty. Dobrze, że mamy ten sam preset i możliwość wyboru presetów, to zawsze można, wiecie... Dobrze sobie rozplanować wszystko. Bo ja nie lubię grać na losowym presecie. Słaby jestem w grani. Jak mnie znowu zobaczą, to się zdenerwuję. Ale nie wiem, dwa razy walnąłem, więc powinno być git. Przepatrzcie, on się tak jakby wychylał tutaj. Mogę skakać, zapomniałem. Chyba, że to grani usłyszę, nie? No chyba nie słyszy jednak tego. Dobra, mamy to. Więc możemy sobie coś ponaprawiać. Jest stary klucz. No i tutaj znowu jest coś takiego, no... Ajajaj. No nie wiem, po co ja to w ogóle wziąłem ze sobą. Aj! Tutaj coś też było. No nie, no i babcia teraz tutaj jest i tu pewnie zaraz będzie dziadek. Nie, nie, no i mnie dziabnął! Dobra, to co? Szybki restarcik. Wiemy już mniej więcej, gdzie niektóre rzeczy są, więc wiemy, jak tutaj w tym wszystkim zadziałać. Także... Także co nieco już wiem. No ale kurde, gdzie ten rewolwer można złożyć? Przecież ten rewolwer ewidentnie
Będzie nam potrzebny. Ej. Co jest? Zróbmy ten restart. W którym momencie pas tała? Ten ponton był rozłożony. No to jest mniej więcej ten sam moment, nie? Kiedy dziadek, tutaj mąż albo konkubin Grani był fanatykiem wędkarstwa. Tylko, że on łowi ryby w dosyć nietypowy sposób. Bo pewnie zapytacie się, po co mu tyle granatów. Siup! Mi się wydaje, że Grani jeszcze biegnie. No pewnie, że tak. Jakby było inaczej, to by było... Ej, a tu co było? Dobra, nieważne. Nieważne, zróbmy to tak jak należy. Wiemy, gdzie jest już jedna z potrzebnych rzeczy. Zaraz tak, młotek. Tak kurczę, muszę pamiętać, że ja tutaj skaczę teraz. A tu nic nie ma. Cyk, 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 cyk. Lecimy, strzał jest w normalnym miejscu. Tu trzeba będzie zaraz z łomem pochodzić. I widzę babci w ogóle, tak ciemno jest. Może ja latarkę miałem jakąś podnieść? Co to za klucz jest potrzebny? Tam tego ewidentnie nie widziałem wcześniej. Tam coś jest. Aha, tu było mięcho. Tu jest jeszcze jakiś klucz. Muszę zapamiętać, jak to się tutaj bierze. Aj, no tego nie wyjmiemy. Ale dlaczego ty... Przecież dziecko tam było twoje. Twój wnuk. Miałeś go nakarmić. Zobacz, poszedł do kuchni dopiero robić mu jedzenie. Załamują mnie dzisiaj. Jeszcze raz na wszelki wypadek, jakby ktoś zapomniał, że ma tutaj iść. No dziadek idzie. Przeszedł. Babcia przeszła, dobra, lecim. To biorę od razu tą taśmę. A tutaj chyba nic nie będzie, nie? O nie! I w sumie skąd ja mam resztę przedmiotów teraz wytrzasnąć? Gdzie ja mam rozwalić tego arbuza, powiedzcie mi? Aha! Co to za efekty nowe? O! Mam plan. Sprytny, naprawdę sprytny plan mam. Potrzebujemy... dziadka. Dobra, jest kluczyk. 30 sekund, zaniesiemy sobie niektóre rzeczy w odpowiednie miejsca. Bo my automatycznie dziadka rozbrajamy. Kurde, to skakanie jeszcze bardziej przeszkadza niż się wydaje. Myślę, że będzie pomocne. Dobra, jest strzała. Strzała, co ty gadasz, Przemek? Oho. Gorzej, jak ona teraz tu przyjdzie, to zobaczę, co ja robię. Dobra, idziemy na górę. Przynajmniej na razie. Myślałem na tym, żeby wykorzystać ten słynny błąd z Grani, ale nie wiem, czy on będzie działał. Co to jest? Co to jest za klucz? To jest klucz do samochodu, o! No to jest do endingu, którego my dzisiaj potrzebujemy. Tam będzie trzeba to zaraz otworzyć. Tutaj jak to wygląda? Tutaj czegoś brakuje oczywiście, to pamiętam. Kurde, jakby się tam dało dobrze wejść. No to jest szansa, żebym helikopter miał szybko, ale nie potrzebujemy helikoptera za szybko. Dobra, co dalej tu możemy zrobić? Tam jest klucz, tu jest ammo. Nie, no jedyne po co mogę pójść. Tu po taser. Załadowany, bo manual helikoptera tak na wszelki wypadek. Jak zaraz sobie będę kasował znowu? Ej, ja mogę przeskoczyć chyba tam. Muszę to sprawdzić. Czekam tylko na Grani. Pojedziemy się. Myślałem, że tu już idzie dziadek. I zaniosę mu to jedzenie. Jak mi się uda przeskoczyć, to w sumie... A
A mogę go dziabnąć tym, taserem. A się wkurzą na mnie wtedy. Tak mi się wydaje. Zobaczymy zaraz. Nie wiem, co dziadek ma w ręku, ale chyba nic nie ma, kiedy nie ma broni. A no to cwaniaki. Dobra, co tu się dzieje? Tu jest tylko... O! Tutaj mamy użyć czegoś, czy my nie mamy? Aha, wręcz jest potrzebny dalej. Ten kluczyk. Mama, czy ja tam doskoczę? Doskoczyłem. Chyba se przekichałem mocno. Dobrze, dziadek nie ma broni. Nie widzę jej, nie widzę jej. Nie widzę jej, kurde. O, ta się jeszcze patrzy. Dobra. Jedna z głowy. Nie wiem, czy dziadek też tutaj będzie szedł. Nie wiem, czy nawet potrafi tutaj dotrzeć. Mamy klucz do sejfu. Dobra, udało się. Z kluczem do sejfu zrobię podobnie. Poznając siebie, to drugi raz mi się tak nie uda wskoczyć. Okej. Dobra, mamy to. Kurde, tu jest ciemno. Tutaj jest część do rewolweru. Była ostatnio, bolki. Kurde, co tutaj jeszcze ogarnąć? Handwheel może na dole będzie w końcu potrzebne. Dobra, ktoś idzie do mnie już na pewno. Ciemno! Ale jednak, taser MVP. Ale też powinien mieć jakieś ograniczenia, mi się wydaje. Dobra. Ktoś chodzi, nie? Poza nimi, mi się wydaje. Z Bena. Może się tego auta przyda. Stary klucz, nie wiem, do czego się przyda. Może właśnie do tamtych drzwi. Nic nie ma. Gdzie ten taser? O, no super, rzucę go jeszcze dalej. Gdzie jest babcia? Jumpshota zrobimy babci. Pyk! U tego jeszcze nie było, nie? Ej, a dał się zrobić banhopa? Nie, ale można... przypadkiem pokarm zwrócić, dobra. Zobaczmy, czy ten klucz tam pasuje. Gdzie się nam zapowietrzył? Kurde, inny klucz potrzebny? Stary klucz do czego jest mi potrzebny? Muszę ich tutaj zwołać na naradę. Nie mam pojęcia, co dalej zrobić na razie. Serio. Dziadek? A może obydwoje już poszli? Chyba nie, bo babcia gdzieś pułapkę znowu zrzuciła. Muszę się przyjrzeć tym wszystkim nowym pomieszczeniom znowu. Tu nie wiem, o co z tym łazi, no. Może tam trzeba rozwalić to? Shotgunem? Nie wiem, kurde, co tam się tego... Co się w ogóle spodziewać? No można... Można troszkę ostrożnie zagrać przede wszystkim, tak? No bo tu może być problem później. Ale myślę, że tu mogę spokojnie wskoczyć od razu bezpośrednio do tego pomieszczenia i tak... handwheel, no. Trzeba użyć handwheela przy okazji, żeby... Może otworzą nam się wszystkie bramy? No wezmę go i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak mamy instrukcję obsługi helikoptera, to będziemy też potrzebowali do auta? Potrzebujemy jakiegoś klucza, ale kurde, no dalej nie wiem. Co to za klucz może być? Tu chyba mamy wszystko, nie? Patrzę jeszcze po...
po górze, jakby coś mogło się tam pojawić. A, że tak może mieć spływę, uwaga. Zapomniałem o tym. Mamy tylko shotguna zwykłego. Macie jakieś pytania do mnie? Macie jakieś pytania? Czy jestem normalny? Ja to wyrzuciłem w ogóle. Tam? Nie. Miał? Nie miał shotguna. Aha, czyli jak mu już go zabiorę, to jest gi. Dobra, bo się już bałem, że dziadek alpinista sobie tam wszedł. Tu jeszcze coś jest? Ręcz potrzebna? No wszystko potrzebne. Co z tym arbuzem mam zrobić do cholery? O, dupa. Co postrzelaj do arbuza? Tych ślepaków. Ta się jeszcze budzi go chyba. Tu jak mam wejść? A, jest łom, dobra. To już mamy jakiś progres, bo widzę przynajmniej, że jest ten łom. To jest problem, bo te... O. Mieliśmy tutaj zablokowaną drogę. Dobra. Zostawię to na razie tu. Bo z łomem... Jeden, a, czyli będzie... Łapka. Super. Cutting pliersy się przydadzą na górze. Co już tam je zaniosę? Bo może tam być dalsza część jakaś do tego samochodu, nie? A gdzie są te kluczyki z auta? O, są, dobra. Na razie może lepiej tutaj zostawię, później będę ich szukał. Czyli tak w sumie musiałbym je na dół wziąć finalnie. Dobra, to niech tutaj leży. A zapomniałem, że to zdjęcie trzeba zbierać mimo wszystko. Dobra, bo ja mam daleko... Daleko do broni. A ja potrzebuję otworzyć sobie to, więc i tak sobie to otworzymy, a później... Później co jeszcze? To jest zdjęcia, dobra. To się ogarnie. No, mam nadzieję, że tutaj nie uwolnię tego pajaca od razu. Zobaczymy, czy to zadziałało. O! No, tego akurat nie potrzebowałem. Więc sobie to zrzucimy może na dół. No, na wypadek by tam było potrzebne. No, czyli na przykład tu sobie zrzucimy. No nie zrzucimy tego tu, no bo... No sami widzicie, dobra. Dobra. A poszło, jeszcze ten klucz bym tam sobie zrzucił. Cyk. Tak, strzał będzie w babcie. Komando babcia. A tu amunicji nie było, nie? Nie, no super. Trzeba będzie się z dziadkiem znowu ganiać. Tak w sumie głupio, że zostawiłem tą broń na wierzchu. Muszę sobie wszystko pootwierać na nowo. Przestraszyłeś mnie! No nie! Oddałem mu przypadkiem broń. Kurde. Ach. Dobra. Mniej pewności siebie, więcej pilnowania swoich tyłów. I my tu chyba gdzieś niedaleko mamy... Laser, nie? Jak dobrze kojarzę. Nie, no nie kojarzę, na gdzie mamy ten laser na razie. Znowu wszystko otwierać, bo będę zapominał, co otwierałem, czego nie otwierałem. O!
Dobra, zabieram zdjęcie na górę, bo się na pewno tam przyda. Nie, nie strzelaj, nie strzelaj. Nie, może nie strzeli. Może nie ma jak. Może on nie potrafi podnieść tej broni na nowo. To już w takim razie jest w miarę spoko. Dobra. Tak, nie mam nic do obrony na razie. Bo shotgun na dole. A zera nawet nie wiem, gdzie mam. I o co z tym chodzi? Tu nic nie ma. Babcia nie daje żadnego znaku, że nas goni, nie? To jest najgorsze. No jakby to słyszała, jak mi się wydaje. Się upewniam, czy gdzieś tutaj nie lata wokół. Myślę, co my możemy zrobić teraz? No wziąć ten łom, jeszcze iść na dół, nie? Co mam? Dobra, łom mamy tu. Teraz musimy się jakoś na dół dostać. A, jest laser, dobra. Dobra, to mogę ich na chwilę wyłączyć. Jest naładowany. Dobra. Upewniam się jeszcze, czy to ten klucz na pewno. A tu jeszcze cutting flyers muszę użyć dwa razy, nie? Czelek? A, tu jesteś! A skąd tyś się tutaj wziął? Dobrze, on przynajmniej daje o sobie znać, nie? Dobra, to zdjęcie też tutaj damy. Jeszcze potrzebujemy tego tutaj, nie? Cyk. Wyłączone. Wchodzę to specjalnie, nie? Żeby nie było. Jeszcze door handle. Gdzie było door handle? Do czego door handle jest? Znaczy wiem do czego, ale nie wiem gdzie. Aha, do głównego wyjścia, dobra. No nie wierzę. Akurat łom tam wyrzuciłem. Muszę się go pozbyć niestety. Innej opcji nie ma. A go nie widzę nawet. No nie no! Nie patrzysz, mam na dobrze sławki ustawione, bo normalnie nie wiedziałem, gdzie on nagle jest, ty. Ostatni dzień. Ja ten ending chcę zobaczyć. Mam nadzieję, że go zobaczymy. Nie wiem jeszcze, jakiego my klucza potrzebujemy w takim razie, skoro... Wreszcie wszystkie klucze są... Znalezione. Czy no prawie wszystkie, ale... Nic nie ma. Zabijcie mnie. To nie koniec, idziemy po ending. Dobra. No teraz przynajmniej będę słyszał, jak mnie babcia będzie tam słyszeć. Sorry, schodzimy na normalne, chcę zobaczyć, co to za ending będzie. Wyłączmy tylko to, to i to. You open the door. Open door. Zobaczymy, co to zmieni. A, jeszcze latarek. Ej, a może ja faktycznie latarek nie podnosiłem? Nie no, nie róbcie ze mnie już takiego niespostrzegawczego. Na pewno ją podniosłem, nie? Dobra, drzwi są otwarte, zobaczymy, co tam w końcu jest. A, i to jest otwarte. No to takie małe oszustwo. Małe to za mało powiedziane. Ej. To jest plan. Numer jeden. Pójdzie babcia?
kurde. O! Osuń się. No tak, ja już miałem problem. Z babcią na normalu właśnie. Chowam się, nie ma mnie. Tak, czy... Ja właśnie chciałem załadować to, co chciałem załadować, nie? Pyk was tutaj, wystrzelał gościu. Headshotik poszedł. Co teraz? No ja chcę auto? Chcę zacząć to auto. Hej, sobie tam był młotek, to wystarczyło zejść. A, dobra, to... Tu jest też otwarte. A tutaj gdzieś był klucz do auta, nie? Czyli teoretycznie... A, pootwierane są te drzwi na tym trybie specjalnym, dobra. O! Patrzcie, tam choinki są od babci. To nie ten moment, ale... Ale spoko, doceniam. Czyli tak, tu mamy to. Tu rzucamy to. Babcia nas nie słyszy. Tu jest amon rewolweru. Dlaczego chciałem wcześniej tak załadować? Nie wiem. Babcia poszła spać, wcześniej dzisiaj niż normalnie. Tylko potrzebujemy tego klucza. No, już by mi się zablokował. Co tutaj dalej jest? Co to jest? Potrzebujemy znaleźć? O co tu chodzi? Takiego czegoś jeszcze nie było w grani. Mogę go po prostu zdzielić z shotguna, czy tak nie bardzo? Aha, bo hop to zamknął. On tu łazi. Co jest? Ej, teraz to jest chyba najbardziej taki, wiecie, postarany mod. O, słyszę jak łazi. Old key jest potrzebny. To wiemy już, o który old key chodzi. Co to jest? To nie to. On gdzieś tu łazi jeszcze? To jest klucz do zbrojowni. Trzy książki mam znaleźć, tak? Jak ja mam tam to strzelić, jak ja tutaj nie mam zamknięte to. A! Tutaj to jest. I czwarta książka. Mamy ultrafiolet. Są zamknięte, wiadomo dlaczego, a tam nie ma chyba książki ostatniej, nie? Nie, no raczej by nie było. No nie wierzę, że ta gra miała jeszcze tyle rzeczy do zaoferowania, więc... czasie... O, jest książka. No, super dziadek antyklimatycznie nam tutaj robi. Puszcza nuty. Widzieliście jakąś książkę? Chłopcy już nam ewidentnie pod ziemią respi. O. Tyle? I tak się trzeba cofnąć, na to wychodzi. Ja myślałem, że to już wiecie, końcówka gry przez chwilę była.
No, babcia się zajmie swoimi rzeczami, ja tutaj idę po shotguna. Zobaczymy, czy Slender będzie taki mocny, jak się go zapnie. Go capnę shotgunem. No, radzie, ty jesteś, będę jedna. Zaraz znajdę tutaj. Jestem przykiane. No, masz szczęście. Dobra, otwórzmy to. Żeby było otwarte. Zobaczmy, co to jeszcze będzie. Tutaj jakiś... Ej. Podejrzane. Potrzebny kodzik. Dobra. No dobra, nie działa na niego shotgun. Oficjalnie muszę powiedzieć. Tu jest ten car key. Gdzie w ogóle jest samochód? Którędy się wyjeżdża? Gdzieś tu musi być wyjazd, nie? Nie, no tutaj nie ma garażu. No dobra, nie wiem, czy to na pewno jest tutaj teraz, tak szczerze wam powiem. A! Ja chyba wiem gdzie. Nie zauważyłem jednej rzeczy. Patrzcie tu. Przecież tutaj było jeszcze jedno przejście, słuchajcie, do kanałów. No tu ewidentnie było jeszcze jedno przejście, nie? Jest szansa, że tam to może być. Dobra, to w takim razie to zrobimy tak. Zostawię sobie na razie kluczyk tutaj. Albo nie wiem, tu sobie zostawię. Idziemy po to światło ultrafioletowe. Zobaczymy, co to za rzeczy tam są. Których no wcześniej nie używałem. No bo nie bez powodu tutaj takie coś dali. Teraz szukamy. Tutaj było jakieś, czy nie było nic? Właśnie nie pamiętam. A co za gość? Mi się wydaje, że widziałem coś takiego. Jaki Slender losowy tam był. Co to było? Dobra, widziałem, jak tam się machnął. Nie no, ale nie widziałem jeszcze moda, który byłby tak skomplikowany, nie? Gdzie to było? Tu? Czy po prostu w tych konkretnych lokacjach mamy szukać? I dwa. Jak coś, to jest dwa. A tu jest handwheel potrzebny. Wtedy się to otworzy i tam będę mógł przejść. Tam pewnie jest garaż podziemny od babci. Tam na zewnątrz było jakieś obozowisko śmieszne. Czyli co, tutaj nie ma kodziku. Tu nie ma kodziku. A gdzie ja taser dałem? Nie wiem, czy się ich powinienem tak bardzo obawiać. Myślę, że przynajmniej nie teraz. Dobra, biorę stary klucz i zobaczymy, do czego on jest, żebyśmy tam już jak najmniej chodzili. Jeszcze potrzebujemy tego miśka, nie? Ale to wiemy już, gdzie jest sam Slender. Ja się aż boję harda. Albo Extreme. Nie, no Extreme tutaj to będzie... Aha, tu Blueprint. Tutaj Fuse. Dobra. Zabieram shotguna ze sobą, będzie nam później potrzebny. Chociaż nie będzie nam potrzebny, przynajmniej nie w jednym miejscu konkretnym. Bo tam, gdzie byłby nam potrzebny. Teoretycznie będzie, czy nie będzie potrzebny. Dobra. No właśnie, tego właśnie było trzeba. Jest latarka. Co tam jest na górze? Gdzie ta latarka jest? A, tutaj, dobra. Okej, tu też nic nie ma, czyli tu musi być ten kodzik ewidentnie.
Gdzie jeszcze on może być? Tam mi się nie chce na razie wchodzić nawet. Tu też tego kodu nie ma. Czy ja go dosłownie wszędzie muszę szukać? O, tu jest otwarte. Okej. No jeszcze to jest do wzięcia. Zapomniałem, że jednak dzielek nawet na normalnie, na normalu może być tutaj trudny. Coś się nam popsuło przez chwilę. Musi nas babcia zobaczyć, mi się wydaje, żeby... O nie! Ja mu muszę zabrać tego shotguna, bo to jest żart. Noż. No za ściany mnie zabił! To się nie dzieje, 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 nie. To się nie dzieje. To się nie dzieje, nie, ja nie przegrywam z dziadkiem pojedynku rewolwerowego. Po prostu się nie dzieje, nie? Biorę amunicję, od razu go muszę trafić, nie? Muzyka się skończyła. Strzelił! Jeszcze mało brakło i bym oberwał. Shut the fuck up. No masz do wyboru do koloru, który chcesz, to sobie wejść. Ja idę roznieść arbuza i do handwheel. Cholera, gościu, teraz mnie naprawdę przestraszył. Może nie było widać, ale... Ale przestraszył troszkę. Padlock key na dół. Tam może być wrench. Wrench tam może być. Pozwoli wyciągnąć kolejny klucz. Mamy jakaś broń tu? No pewnie, że mamy. Assassin będą mieli szyszkę. A podniósł shotguna. Ja muszę mu go schować. A ten granat chyba za dużo nie dał. Opie nawet z cheatowanym shotgunem. Wracaj tak na górze. Babcia? Koniec, chowam to zaraz. Aha, nie mam gdzie. Security key potrzebny. A! O! Dobra, mamy to. Amunicja do shotguna jest. Dobra, to się zaraz ich jeszcze raz tu wyeliminuje prawdopodobnie. Mamy shotguna. To.
Oj, ma shotguna znowu. No nie. Ma? Chyba ma. Dawaj tego shotguna! Hej, czy mi się wydaje? Aha, ten się nie dało przejść, dopóki jedno nie było zrobione, nie? Tu były granaty. A, tutaj jeszcze trzeba przyjść zobaczyć. No i to gówno działa, nie? To gdzie indziej było potrzebne, nie? A tu i tak nie musimy chodzić na razie. Także luzik, luzik. Nie! No to gra dzisiaj. Nawet w takiej wersji jak teraz. Jest jaka jest. No nie wiem, aha, tam nie musimy nawet strzelać, dobra. O, teraz jak nie wziął shotguna. Ale zdziwię się, jeżeli wziął rewolwer. Ej, nie wziął rewolweru, nie, ja go zostawiam na... Ja mam teraz to zostawić, co? Gdzie ta latarka zaś jest? A, na górze chyba. Zastrzała jeszcze. To ja wolę to. Jest jaśniej. O wiele. Czy tu będzie kodzik? Czy tu będzie kodzik? Czy tu będzie już kodzik? Czy będzie już kodzik? Jest 8, 6, 2, 2. Mamy kodzik. A jeszcze nie byłem po łom nawet. Widzieliście to? Aha, no łódkę chciał odpalić, dobra. Czy to kółko było? Ten handwheel cały. Tu był, dobra, dobra. Ja już go muszę zanieść, bo ja znowu zapomnę, gdzie jest. Shotgun na miejscu, dobra. Pozycja rzadka niepotwierdzona. A rzadek jest tam, okej. Nigdy się tak nie wymęczyłem na normalu. I tu co mamy? Winda jakaś?
shotgun potrzebny. Co się tu dzieje? O nie! O, już myślałem, że będzie tamto jeszcze. Aj, po co mi helikopterki? Że mnie dobić jeszcze? To gdzie jest samochód, się pytam. Aha, dobra, czyli on będzie tutaj raczej. To idziemy po shotgun. Nawet nie wiem, kto mnie goni. Skąd? Pojęcia nie mam. Osiem, sześć, dwa. A, blok silnika jest tutaj, widzieliście? O! O! Czyli spark plug też będzie potrzebny. I to też będzie potrzebne. Potrzebował? Dobra, co jest w standardowej grani potrzebne do samochodu? Paliwo? Mamy. Bateria? Mamy. Mamy baterię, mamy akumulator, mamy praktycznie ma wszystko, co będzie tam potrzebne. Akumulator? Done. Engine block? Wrench będzie potrzebny znowu. Kurde, zaś z tym jeszcze młotek trzeba byłoby wziąć tam, nie? Chyba będzie teraz to słyszała. Panie, że za każdym razem to jest odnowione w 100%. I spark plug jest na górze. Czyli świece zapłonowe. No myślałem, że strzeli. To jest ryzykowne. Jeszcze przy tej ilości benzyny obok mnie, no wolałbym nie ryzykować. Ale tak można. O, obydwóch ich nie ma. To jazda. Jeszcze gdzie jest wręcz? Strzelam, gdzie może być. Jeszcze mi się kasnęło, przepraszam. Trzeba, że będzie na dole. Brz, 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 brz. Nie, no boję się tutaj tego zostawiać. Rewolwer? Wolę się amunicję załadować, ewentualnie ich kropnąć. Chociaż jak wie, który shotgun jest jego.
Myślę, się na górze zrespiciła. Wallhack! Cheater! Cheater! Wallhack! No to na górę jeszcze, nie? Przy okazji. Dobrze, że spojrzałem, bo przynajmniej pamiętam teraz, gdzie jest klucz. Do auta. Co to było? Ekstra klucz do drzwi. Och, coś zostało odblokowane, mam nadzieję, że wszystko. Ja tu przyszedłem po spark pluga, dobra. To już muszę sobie w goja mówić, do czego ja tu i przyszedłem. O, o, już byś wyrzucił to, nie? Spiszemy jak cwaniaku, ty. Przyjemnie, że to takie cwane by było, gdybym po prostu sobie sam gierkę jeszcze utrudnił. Ile nabojów? 2. Powietrzony, gdzie jesteś? Tak, pytacie się, Przemek, czy na pewno jest potrzebne te headshoty? Nie wiem. A czy my mamy już wszystko? Bo tak czasowo wygląda, jakbyśmy już mogli ending powoli robić jakiś. Szczególnie, że siedzę w tej grze godzinę, co jest niespotykane. Najpierw to ja bym wziął shotguna. Zobaczyłbym, czy tam faktycznie otwieramy to, co mamy otworzyć, nie? Żeby nie było. Niespodzianki zaraz. Czy ten granat obok, kurde, mnie tam... irytuje. No pancerne szkło to raczej nie jest. Myślałem, że tu się właśnie pojawi tamta znowu. Dobra, drzwi odpadły, to odpadę. Co potrzebujemy? Engine part, cyk, cyk. Dobra. A, to nie tu? Nie, tu, dobrze. Muszę iść po amunicję. Skasowałbym ich na wszelki wypadek. Gdzie to w ogóle zabrzmiało? Słyszę drzwi jakieś? A, chyba wyszedł z... Nie, nie mógł sam pomówić. No dobra, benzyna też będzie potrzebna, nie? No to ją zanosimy od razu. Czy tak, większość rzeczy bym wolał sobie tu już na pół piętro zrzucić. Benzyna, blok silnika. Nie spojrzałem jeszcze tylko na to wyjście, co tam z tym wyjściem będzie. Mi się wydaje, że tam też będzie potrzebny jakiś padlock key, ale zauważcie, że padlock key wykorzystałem bezmyślnie już, nie? I my już go tutaj nie mamy. Ciekawe, co tam będzie potrzebne. Potrzebny jest padlock key. No i co mam teraz zrobić, jak jest potrzebny padlock key? Skoro już raz padlock key był użyty.
No nie mamy go tu drugi raz, nie? Ja nie wiedziałem, że będzie potrzebny padlock, naprawdę. Nie, no to tak nie może być, nie? No bo przecież padlock jeszcze jest potrzebny na górze, jak dobrze kojarzę. No to nie wiem, jak go mogą zostawić, jeżeli go wziął w ręce. To ja go dałem tak, nie? Jak kliknę tu, to dałem go tutaj na pewno. No nie, nie, jeszcze na koniec. Dobra, to za dużo dla mnie, to za dużo dla mnie. Smacznego. To zemsta za ten taser, nie? To czeka nas chyba samochodowa dogrywka. Na normalu się nawet nie udało. Bo nie wiedziałem, gdzie jest ten cholerny klucz. Dajcie znać, co myślicie o tym modzie. Według mnie to jest do tej pory najlepszy mod, jaki wyszedł do grani. Jestem chętny na jego ogranie, wymasterowanie. Ja już nie wiem, co ja odwaliłem. Czyli nie, bierzemy tego padlocki do miejsca konkretne. Widzimy się kolejnym razem. Po i cześć.